Elo, elo. 5-2-0. Witamy Was w drugim odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz. Proszę Państwa, wróciliśmy po tej długiej przerwie do tej gry. Jak pamiętacie, mieliśmy okazję już nagrywać dla Was Overcook 1 oraz Overcook 2 ze wszystkimi dodatkami. A w Overcooku Jesz ile chcesz są pewne zmiany. Może Ty to byś bardziej wytłumaczyła lepiej? Overcook 1 miał troszeczkę gorszą grafikę niż Overcook 2, z racji tego, że no, była to starsza część. Jednakże teraz jest to wszystko zrobione tak zwanie na motorze drugiej części, więc cała grafika jest dużo lepiej zrobiona. Wszystko jest no, bardzo podobne graficznie jednak do tych nowszych części. I w zasadzie to jest chyba jedyna różnica. No i dużo kucharzy jest nowych dodanych. Zarówno jak do kucharzy z jedynki, jak i z dwójki. To już jest ich spokojnie ponad setka. No jak widzicie, mamy również tutaj inne menu. No i ogólnie gra została tak zwanie zremasterowana. Oczywiście no, mamy tutaj kampanię z Overcook 1, kampanię z Overcook 2. Mamy wszystkie te dodatki, jakie na przykład nagrywaliśmy dla Was jakiś czas temu. Oraz są tutaj nowe dodatki, których nie było ani w Overcook 1, ani w Overcook 2. No i tak jak wcześniej właśnie Mariola wspomniała, mamy tutaj dużo różnych kucharzy, ich jest naprawdę sporo, my Wam nie będziemy wszystkich pokazywać, no ale spójrzcie sobie ile tutaj jest. Idziemy sobie, idziemy non stop, jest naprawdę tego bardzo dużo. No i kolejna w sumie taka ciekawostka, jaka jest nowością właśnie w Overcook Jesz ile chcesz, możemy tutaj sobie wybierać różne kolory. Tak, różne kolory do różnych właśnie postaci. Nie tylko kolory, bo też w niektórych kucharzach, tak jak na przykład w tym drugim na samej górze, są różni po prostu kucharze, faktycznie różni. Tak, to też jest prawda. O, w tym. No, tam naciśnij. Tak naprawdę. Tu jest jeszcze panda i jakiś misio. No to mamy trzech kucharzy na no, jedną postać, która jest tu pokazana. Dokładnie, także no właśnie różnie to bywa. Czasami są takie postacie, że po prostu jest jedna postać i są tak jakby do niej trzy czy tam dwa kolory, a właśnie tak jak Mariola nacisnęła, po naciśnięciu pojawiły się inne kucharze, których na przykład nie ma tutaj na zdjęciu, prawda? O, spójrzcie sobie, o właśnie tak jak teraz. Tutaj Mariola wybrała tą samą postać i ona jest taka sama, z tym, że jedna jest właśnie taka złota, że to tak powiem, a druga taka niebieska. Standardowa, którą już mieliśmy kiedyś, a tej znów nie było. No i jak widzicie, również tutaj, moi drodzy, będą do odblokowania jeszcze dwa kucharze, ale przypuszczam, że prędko tego nie odblokujemy, bo to pewnie się dopiero odblokuje w tych nowych dodatkach. Także myślę, że z takich informacji to chyba tyle, co? Wyjdziemy sobie stąd już, tak. Ok? No jest tego bardzo dużo, no tutaj twórcy nie żałowali kucharzy do tej gry. Oczywiście to są kucharze z Overcook 1 oraz Overcook 2, plus takie nowe, których nigdy nie było w tych poprzednich częściach. Następnie mamy tutaj również nowość kampanii, znaczy przepraszam Was, gra zręcznościowa. Mamy tutaj tryb współpraca oraz potyczka. Tą potyczkę chyba jest Wam znana z Overcook 2, prawda? Tak mi się wydaje, że była też. A współpraca to jest chyba taki ogólnie nowy tryb, którego nigdy nie było. W sumie nie jestem do końca pewny. Tak to w sumie na internecie, jak sprawdzaliśmy, to trochę wygląda tak, jakby można było zawiązać współpracę zarówno między sobą, grając na kilku kucharzy, ale też online. Tak, dokładnie. Chyba online we wcześniejszych częściach tego nie było. Dokładnie, możliwość mamy też tutaj do rozegrania online, to tak jak właśnie Mariola powiedziała. No i jest kampania, ale zanim sobie jeszcze zaczniemy tutaj kampanię, chciałbym Wam pokazać właśnie tą rozgrywkę online, o co tutaj chodzi. Więc mamy tutaj właśnie taką opcję rozrywka online. No i jak widzicie, mamy tutaj taki team 17, tutaj się znajdują wszyscy Wasi znajomi, jakich posiadacie na PS4, na przykład tak jak w moim wypadku. No i tak to wygląda, kogoś zapraszacie, ta osoba akceptuje, dołącza tak zwanie do lobby i już jest. Dobra moi drodzy, no i ostatni tryb, no to oczywiście jest to kampania. Mamy tutaj Overcook 1, Overcook 2, no i wszystkie dodatki właśnie do Overcooka. Te dodatki to tak pokazujemy wstępnie szybko.
No to jak widzicie, to jest nowy właśnie dodatek, który nigdy nie był w Overcooku. Kontynuuj, proszę. Tak, tego nie było nigdy. Tego w zasadzie też nie było. To jest nowość i z tym dodatkiem będzie związanych trochę trofeów. To jest chyba najważniejszy dodatek z tego, co czytałam w całej grze. Dobra, ale tak nie rozgaduj się, bo też nie mamy za bardzo czasu na to. To było. Festive Seasoning to był właśnie dodatek w Overcook 1. Kolejny dodatek The Lost Morsel był też w Overcooku 1. No i tutaj dodatek z Overcook 2. Tak. Tutaj prawdopodobnie Mariolat nie pamięta tego dodatku. Ja twierdzę, że graliśmy go w Overcooku 2. Kolejny dodatek Spring Festival. To jest chyba też nowe. Chyba nowy, dokładnie. Tak samo dalej, dalszy Winter Festival. Nie, to jest Winter Wonderland. To też chyba jest nowe. Carnival of Chaos jest na pewno wam dobrze znany. Z Overcooka 2. Night of the Hungry Horde również mieliśmy okazję nagrywać w 2 dla was dodatek. Campfire Cook-Off również był w 2. Kolejny dodatek. Chinese New Year to jest nowość. Tak, dokładnie. Nawet jak widzicie, są takie żółte wykrzykniki. W sumie wszędzie są. Kolejny dodatek jest to... Kevin Christmas Cracker. Też nowy dodatek, którego nie było. No i Surrenturf również tutaj był, proszę Państwa, w Overcook 2. Czyli podsumowując, mamy tutaj 14 dodatków, prawda? Tak. 14 dodatków, z czego 2 są z Overcook 1, czyli Festive Seasoning. Ten i ten. Przepraszam. Festive Seasoning i The Lost Morsel to są 2 dodatki z Overcook 1. Oczywiście były nagrywane. Ten jest nowy, ten jest nowy. Ten jest nowy. Nie, ten jest Overcook 2. Overcook 2 prawdopodobnie, ale nie mamy pewności, bo ja sam nie pamiętam. Twoim zdaniem to jest z? Nowy. Nowy. Overcook 2 dodatek. Overcook 2 dodatek. Overcook 2 dodatek. Nowy. Nowy. I Overcook 2 dodatek. Także jak widzicie, no szału nie ma tutaj. Oczywiście będziemy dla was to wszystko nagrywać z czasem. Najpierw zajmiemy się fabułami. No i dobra. To był taki wstępny odcinek. Pokazaliśmy wam mniej więcej, jakie są zmiany w tej grze. Mam nadzieję, że w sumie duże. Dla mnie, powiem wam, że szału nie ma w sumie. Menu się troszkę tutaj zmieniło, ale w zasadzie zasada będzie dalej ta sama, z gotowaniem i tak dalej, i tak dalej. Coś też powiedzieć jeszcze na koniec? To wszystko. Pokazaliśmy wam taki wstępny odcinek, jakie właśnie są te zmiany. No i w przyszłym odcinku rozpoczniemy sobie już, moi drodzy, Overcooka. Będzie to pierwsza część, jest dobrze wam znana ta część, bo nagrywaliśmy dla was w sumie teraz już 3 raz będzie. Tak jest. 3 razy już nagrywaliśmy dla was 1. Także taką rozpoczniemy sobie tutaj przygodę. A tymczasem my się z wami żegnamy i do usłyszenia w... Można już powiedzieć, w takim pierwszym odcinku oficjalnym rozgrywki tutaj właśnie Overcooka. Trzymajcie się i do następnego filmu. Hej! Pa, pa.